50 metrów na 40 sekund spotkania. Czwartą klatkę na poziomie Olika Opole zdobył zawodnik oznaczony numerem 81. Martin Karyzer, kolejny zawodnik oznaczony numerem. Thank you.
gości, witam naszych trenerów i prosiłbym o kilka słów podsumowania po dzisiejszym meczu, zaczynając od trenera gości. No cóż, o takim meczu można powiedzieć. Na pewno pierwszą tercję przespaliśmy, za dużo błędów w obronie, 3-0 po pierwszej tercji. Faktycznie mogliśmy wrócić do tego meczu, bo jeszcze mieliśmy swoje sytuacje, żeby strzelić na 3-1 czy 2, ale nie udało się. Jest to prawda, że jak nie dasz, to dostaniesz. Dostaliśmy na 4-5 praktycznie po meczu. No, na pewno to był nasz słabszy mecz, ale myślę, że następny mecz będzie dużo lepszy. Dziękujemy bardzo i parę słów prosimy od trenera Regio Kapłana. I'd just like to start. This is our first home game since the team made the top six. To jest nasz pierwszy mecz u siebie, odkąd dostaliśmy do pierwszej szóstki. And I did. I just wanted to congratulate our two owners and their families, Derek and Gregor, and their families for making the top six. It's a great accomplishment for the owners, for the team, and for the beautiful city. I'm proud to be their coach. Chciałem pogratulować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że udało nam się wreszcie dostać do pierwszej szóstki. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu w każdy sposób, jaki tylko mogli. Our team, since I arrived now, this is game 7. This team has been in every single game except the first one against Krakow. They have been in every single game. To jest siódmy mecz, odkąd tutaj jestem i poza pierwszym meczem jest to kolejny mecz, gdzie cały czas jesteśmy w grze. And here I want to say about the team, the spirit, how hard they play. Chcę tu powiedzieć o drużynie, o duchu drużyny i o tym, jak ciężko grają, jak ciężko pracują. Our captain Sebastian. O naszym kapitanie Sebastianie. Had every opportunity to let their player go first. He had every opportunity to let their player go first. Miał, wykorzystał każdą możliwość, żeby puścić przeciwnika. But what Sebastian did and what this team stands for. I to, co zrobił Sebastian i to, jak stanął za nim, jak stanęła drużyna za nim. What this little team stands for is he went first. He got there first. I on, to, że drużyna stanęła jako jedna, był w stanie wyjść do przodu. And he got hit. I trafił, uderzył, tak. Right. But he went there first. And that's what this team stands for. That they are going to play hard. Mm-hmm. I to jest to, za czym stoi drużyna i oni będą grali mocno. And as we go. I z każdą grą. Mm-hmm. The top five teams, the other pierwsze pięć drużyn, will understand. Mm-hmm. It's going to be difficult mm-hmm. to come to this rink mm-hmm. and win. Pozostałe pięć drużyn już rozumie, że ciężko będzie przyjeżdżać tutaj na to lodowisko, żeby pograć, żeby wygrać. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom. Przegranym życzymy powodzenia w następnych meczach. Dziękuję ślicznie Państwu i do zobaczenia we wtorek.